Jordan. Yes! Here's Jordan going all the way! Od samego początku zaimponował mi swoją wysoką motoryką i sprawnością, która nie zawsze szła w parze z warunkami fizycznymi, które Marcin posiadał. Marcin uczył się szybko i prezentował się wyśmienicie jak na nowicjusza w koszykówce. Naszym ówczesnym trenerem był Konrad Skupień i moim zdaniem jego charakter i poświęcenie pozwoliło Marcinowi na ukształtowanie dobrych podstaw, które na pewno przyczyniły się do rozwoju jego dalszej kariery. Marcin Gortat playing well above the rim. Gortat zmieniał Howarda, na skórce pojawił się absolutnie sporadycznie. Myślę, że Marcin, no niestety, musi się liczyć z tym, że kwadrans to jest ten jego czas. Well, I think everything started from Dwight, basically. I learned to play true basketball, I learned to play top basketball, I learned to play correct defense. Stan Van Gundy's got no Dwight Howard. Gortat, the Polish hammer, slams it in the face of Samuel Dalibert! And obviously playing under, you know, Coach Van Gundy, it was just, you know, huge experience and a huge step in my career, you know. And it's just amazing playing with Dwight against him, competing against him every practice, and then just being his friend out of the floor. So I think everything started from him, and he made me better, way, way better player after being there 3.5 years. We're seeing new moves all the time from Marcin. Wszystko zaczęło się od słowa i od słowa. Jesteśmy synami Boga, i choć już znamy Boga imię, w moich żyłach Odra płynie zgodła, jestem Słowianinem. Nasz orszak i there's a steal by Gortat. That's it. The Polish fans will love it. Węża. To słowiańska natura nauczyła nas zwyciężać. Przez tysiąclecia chcieli wyciąć w pień nas, pozostawić kraj bez perła. Great pass by Steve Nash. It is Marcin Gortat, the shooting star here in the first quarter. Right hand, left hand, hooks, fades, jumpers, it's all dropping. Jutro nowe, by nas niszczyć, musieliby najpierw uciąć kosze. Dźwięki nur, ciężki chłód, naszych wam wszystkich kur. I swój zwód, szybki nur, aż do bałtyckich fór. Wszystkich drużyznych grup, naszych warmińskich kur. Siadów pradziada, nasiadu, siada, słowiański ród. Dźwięki nur, ciężki chłód, naszych wszystkich kur. I swój zwód, szybki nur, aż do bałtyckich fór. Wszystkich drużyznych grup. And this is why I really like him. He's the son of a professional boxer named the Polish Hammer. And this is what he gives us right now. Right in now, the post. In the post, right now, we call that barbecue chicken. Barbecue that chicken? That guy right there is too little. And oh, not like that. Throw it down. And this is why this guy's having a hell of a year. 16-11, one of my favorite centers. Kamp Marcina Gortata. Jest to już czwarta edycja imprezy, której głównym celem jest popularyzacja koszykówki wśród dzieci, młodzieży. Siemano, lechici, źli, dziewici, jak zlecień. Jutro lecimy do siczy, narobacz trochę dziczy, więc dziś nikt nie liczy siana. You work the pick and roll again, Gortat. Not gonna miss that one. Czuję się bardziej pewnie silniejszy pod kosze. Gortat counted and one. Gortat, turn around, focus. Ja jak najbardziej widzę dla siebie przyszłość DC. Oczywiście Waszyngton jest dalej moją podstawową opcją. Gortat crashing the glass. He is a machine. Obviously, he's been very productive, and they had a great year this year. You know, he's a big guy that can shoot the ball. He can make free throws down the stretch.
Marcin Gortat is having a monster night. Oh, watch this, Stacy. Watch the Polish hammer right here. He goes up. Gortat! I was actually trying to get information, get my intel. Rondo is right here, so I decide to, you know, take them from the back. And that's why I decided to approach from the point guard side, you know, because obviously he's about 5'5", maybe 5'5 and a half tall. Barbecue pierogi alert! Barbecue pierogi alert. Roy, you cannot stop me with the right hand or the left hand. Barbecue, hashtag pierogi alert. That's sausage for all you dummies like Chuck. Pierogi is not a sausage, fool. That's what you told me earlier. No, that, you asked about a kielbasa. Gortat, is a pierogi a sausage or a dumpling? Pierogi? Yeah. The dumpling. Have you ever barbecued it? No, there's no barbecue. Okay. You can't do that. We've got Lawrence Ash, the honorary consul for the Republic of Poland to the state of Georgia. Wow. Bringing food from the new Polish restaurant in Atlanta. Potato pierogies there. Underdog, bring me some barbecue we sauce. We have some croquets. That looks like barbecue sauce. Thing looks hot, man. Be careful. Great sauces. You ought to open this one, too. All right.